Rozpoczynamy live'a, będziemy robić turniej. Teraz powiedz ten wszystko. To może ty powiesz. Najpierw jest solo, potem sam na pary, potem sam na oddziały z kimś na starcie snajperów. I potem jest... Potem jest sam na starcie snajperów. I potem jest sam na starcie snajperów. Dobra. Ja zaczynam. Ty powiedz, że też będę miał słuchawkę w rajczu. Tak. Mój kamerzysta też będzie miał słuchawkę. I przypominam, że nie będziemy grali tego na zmianę, tylko pod rząd. No. Zaczynam solo. W ogóle patrzcie, ten taniec jest świetny. Ale jest jeszcze lepszy. Tak zarąbisty taniec. Zaraz patrzcie to. Polecam. Panie Andrzeju, patrz. Tak to jest potwór z Loch Nessa, a nie... Pani. Z wysokich obyczajów. Dobra, oczywiście polecę na Pleasant Palk. Nie no, żartuję, nie będę tam latał. Dzisiaj latamy na sklepową. Dzisiaj latamy na sklepową. Tak. Albo sklepowe, albo lepki losy. Dzisiaj postaramy się jak najdłuższego live'a zrobić. Kamerzysta będzie do końca. No może. No na pewno. Może. No, albo sklepowe, albo lepki. Na pewno lepki wolam. Bo na sklepowej bardzo nie lubię latać. Dobra, to jest solo. Czyli kierujmy się tym, że mogę polecieć na jakiś fajny domeczek, na którym są ludzie. Dobra, to ja zrobię lifehacka i polecę na ten, gdzie będę mógł iść na tamte ludzi. I teraz ja. Badnie. W ogóle sobie zostawiłem ten kozek kilo. W ogóle ma kozek dźwięki, więc... Kozak dźwięk. Zobaczka. W sumie chyba tyle, co tutaj mogło mnie dobrego. Bo ano i... Wiem, nie dobra, nie chcę. Nie zrobisz już nikomu dojazdy. Nie masz mac. Wiem, gościu. Tylko jest słyszę. Nie! Który byłeś? 68. 70. 60. 70, gościu. A, 70. Teraz sam na pary. A sam na pary to też lepki odbyt. Może latamy po prostu na zwykłe miejscu, jakie chcemy. No dobra, ale nie ma takich, których na pewno... Nie ma na takich, który na pewno ich nie poleci. No. No nie ma na przykład na rozdroża, no ta, nie ma na hangary i takie tam. Gówno. A potem tam ekspert i miasto. I tak dalej. A każdy wie. Dobra. Czaty? Jezu, jaki ten czerwony rycerz jest brzydki. Ile razy ja go w gierce widziałem, to jest maszek. Gościu, masz przeżartego skina milion razy, ale dobra, potańczę z tobą, bo widzę, że jest trzeciego sezonu. Nie potańczysz? A szkoda. I play this. Ja nie patrzę. Dawaj! Krzyś. Stop. Get some. I'm not going to. Stop. Get some.
Kamerzysto, proszę nie robić podglądu. Przypominam, że na 30 subów u mnie na kanale Jolo i Dolo pokazujemy twarz kamerzysty. Kto mnie ogląda? Skoro nie ty. A. Nie jest mi przekra. Ja tak tylko udawęczę. Star, tam był Skar. Tam był Skar. Takie ja nie żartowałam, to był. Ja takie. No to idę po Skary, gościu. Ja pierdolę, to zacząłem sobie. Opuść ten dom. Nie mam już brata. Podjarany! O, będę miał Skara! A nie! Zapomniałem, że Patryk to zjadł. Prawda. Polecam. Kamerzysta. Nie rób tego więcej. Czego? Nie troluj. Subuk. To z ciebie nie mam broni. Subuk. Masz. Zapierdolisz. Ty zapierdolisz. Kamerzysta. Weź się pierdolisz. Jak to było? Poczekaj. Cześć. Zgradek jest dobrym pieskiem. Zgradek nie będziesz czekał. Zgradek jest dobrym pieskiem. Ale Zgradek jest grzeszny. Więc nie będziesz czekał. Kurwa. W każdym razie pozdrawiam Zgradka. O właśnie. Jacka Makarewicza. Dobra, robimy mu zemstę za to, że zrobił to Kruszwilowi i tak dalej. Robimy mu zemstę. Jestem sam na prezent. I ten. I ja teraz. Bo ktoś był tam w tym ceglanym domku tam. No w tym. Chyba. A tam są otwarte drzwi? Nie. Nie, no to nikt z tobą, nikogo chyba z tobą nie ma. Aha, ale to chyba nie będzie takie coś, że nikt z tobą nie poleciał, więc nie zalicamy, nie? Bo ja myślałam, że to będzie pół typu. Nie. No to ja myślałam, że to będzie typów trochę. Cześć, jestem Marek. He. Cześć, jestem Marek. Mam Downa. Chciałbyś się ze mną by... A, i zanim jeszcze przejdę do materiału, zapytam cię o coś i napisz w komentarzu, bo jestem zainteresowany. Tam jest skrzynka. Po lewej. Ale ty grasz solo. Ej, weź, no wiem, przepraszam. Dobra, to się będzie liczyło jako sam na parę. No. Ty oglądasz tego, co ja myślę? Mhm. No. To weź mu powiedz, że masz multikonto? Mhm. Weź mu napisz takie coś. Ej, jest taki fajny youtuber, Jolo i Dolo, zrób mu rajda. Jak mnie zbanuje, to się nie obrażę. Nie, takie debilane. No to miło. A potem by cię nie zrobił rajda. Jeszcze jest skrzynka. Fuck! Chyba. Tak, bo to fajnie zrobię. Tutaj masz skrzynkę. Więc się wiem, a nie, to nie masz skrzynkę. Nie, i tam nie zniszczyłeś skrzynki, bo tam nie ma. No dobra, wszystko spoko, tylko... Jezu, co mu technik robi? Tam. No tak, był taki szum, nie słyszałeś? Gdzie? No, u niego na lewie w mikro. Ha. To był kurwa pół do mikrofonu. Bo właśnie jest coś takiego. A ja. Co za gościu? A dziewicą jesteś? Jestem dziewicą. Jesteś, jeszcze? Jesteś dziewiczkiem, geniuszu, a nie dziewicą. Dziewiczka. Jestem dziewiczą. Jestem dziewiczkiem. Stara, jesteś dziewiczkiem. No, ja już cię tym szlachetnym tytułem nie pochwalę. Proszę, 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 nie proszę, nie proszę.
Please, jakaś dobra M-ka. Tak. Gdybyś tylko nie strolował, to już bym stąd uciekł. Tu wypadnie ci skar, ja ci mówię. No bo tutaj musi być skar. Musi być skar. Trochę nie wyszło. Trochę nie wyszło. Dobra. Mam na pewno większą... Nie rodź, a ty powinieneś mnie wspierać, jak rodzę, geniuszu. Nie teraz. Jesteś najgorszą położniczą na świecie. Ej, ale jeszcze u góry. Masz cegły. Cegły, to jest zwalił kroców. Nie. No chyba ty. Napiszę mu tak. Ja napiszę. Masz down. Nikt nie lubi. Nagrywasz tylko dlatego, żeby dostać hajs. 2 złote od widzów. Aż tak jesteś głupi. Nara. No, teraz jak napisać, to pisz. To mnie zbanuje. No. I kurwa, jak można mówić, jak ktoś do ci suba, to jest jak to brzmi? Sububy. Sububy. No kurwa, jak takie, sububy mój kanał. To lepsze. Ale fajne, wiesz, co jest fajne? To jest emota z drugiego albo trzeciego sezonu, to ją na pewno masz. Jaką? Masz. A, salut. Masz ją. A nie, to jest pozdrowienia. No. No, mam. Gałę robi. Nie masz? Mam. To jest kozaczka. Z którego ona jest, co ze mną czuje? Trzeciego. Przyszedł do darmowego kolejnego. Mhm. Dlaczego ma taki dobry głos? Ej, pytam. Cześć, jestem pytam. Takie, cześć, jestem pytam. Wiesz, gdzie się pytam? Patrz, tu, tu, tu. A nie, zaraz jak drugi za skrąc. Wiesz co tam? Aha, ja sobie tak teraz rozkminiam, że jak będę chciał mieć wiąże, to pójdę do ciebie do pokoju, wezmę nożyczki i cię opierę. Nie, od prestiżula. O, ty! Co? Co? Wózek mi za... Coś jest? No, i do czasu mi wózek zapierdoli. Gdzie on jest? Celu, ja słyszałem wózek jeżdżący. Celu, wracaj tu. Nie, to może tutaj było. Może tutaj było. Ale wątpię. Nie, no ja słyszę wózek. Dobra, weź zbieraj kamień na ten. Nie, muszę tego znaleźć. Ale ty masz tylko 30 do skara brakuje. No, no. Nic nie było. Ty masz kurde 20, nie? Masz kurde 20. To będzie łatwo bawić gościu. Dobra, to się zalicza do ciebie jako solo. Będzie. I nie będziesz po prostu grał... Na parę. Nie no, będziesz grał. Po prostu to się nie będzie... To pierwsze solo się nie liczy. Aha. To będzie jako solo. Ej, może grajmy na zmianę jednak. Co, nie chcesz się robić? Nie tyle, że nie chcę, tylko chcę mieć przerwę pomiędzy meczykami. Dobra, to solo! Dobra, to się zaliczy jako solo, jedziemy dalej. Zostawiam wózeczek i idę dalej. Może to pada, tak ci powiem, panie? Tak. Czekaj, jak masz daleko do strefy. No wiem, mam radę. Nie masz daleko. Słoneczny ratownik, nie. To jest najgorszy skin in ever. A przecież to jest ratowniczka. Słoneczny ratownik, nie ratowniczka. Oho. Ten gówniany skin. No przecież on wygląda jak Dolph Ziggler. Ale no tak, ale to jest gówno. No. W ogóle jest podobny do ten Dolfa. Nie jest, ale jest głupi skin. No, strasznie. Jego okulów jest nawet spoko. Nawet. Wymienić ci 3 walki, na które najbardziej czekam najbardziej? No. Daniel Bryan versus The Miz. Witam pana. Generała lewą ręką jak pedała. A
lecieć teraz. Dobra, ja wiem jak to się skończy. Jak tego bym nie zrobił. Kurde, gościu, fajna ta twoja snajperka. Nie masz miniona na gościu. No wiem. No i co? Kurwa się kryje bandy. Halo. To jest ściana. Wiem teraz, wiem to robię. Ja też idę na gościu, wkurzasz mnie. Jeszcze upadę mu z próby, idę jest? Nie, boisz się, nie? Mhm. On ucieka, on ucieka. Dobra, pompa w rękę i jechamy. Nie, i on mnie tak chamsko zabija. To ucieka, to ucieka. No widzę. Weź poczekaj, aż on wyjdzie. O, no, to jest 50 klepa. Aha, zabił go. Weź pompę w rękę. No, co? Jeszcze miałem laga takiego łamskiego, nie? Jaki camper walony. 11 miejsce. No, na stole nawet dobrze. Miałem camper, daj. Włącz, bo na lewo nie może to być. Jeszcze zdejmę na to. Siemka, z tej strony kamerzysta. Zaraz rozumiem się. Ale to na pewno jest lepsze niż słuchanie na okrągłą Francję. A weź trochę ścisz, bo już nie słyszę. Pr. Jak on by z tym wyglądał? Nie, ja wolę to. Już nie wierzę, że zadań, bo tu księca nie poszła. A, co? No nie, dobra. Ja tak nie taki. Że jest lepsza wersja tego, po prostu jest inaczej zmontowane, ale jest lepsza. Chyba nic nie widzę. Tylko wersja ośmiokołowa. Wersja z czego? Z bajki ośmiokołowej. To jest Marko i nie pamiętam jak się nazywała. Oglądałam to kiedyś, ale nie wiem. Ja zawsze byłem bardziej za kartonem, to nic za ośmiokołowym. To jest snajperki? Nie, właśnie nie wierzę, że to coś mam ustawiłaś. A co to jest? To jest snajperki. Nie, to jest zwykłe solo. Kurde, ja zapomniałem, że przecież ja nie mam tego, bo ja mam swojego tego ustawienia. O, fuck. Ja
się boję, nie? Nic nie mam, nie no, normalnie LKM jest. Nie mogę jeszcze raz. No bo kurde. Ja miałem szansę. No, bo ja miałem sztucerkę, kurde. Sztucerkiem to nic nie zrobię. To jest chyba zakończenie sezonu. Ale dobra, nie gram już niebiarzem. Nie wiem, no, on się wydawał ładniejszym skinem. Mucha. Piszcie, co wam się bardziej podoba, panda czy specjalista od sushi. Mi osobiście specjalista od sushi. Ale lotnia żenada. To prawda. Mi się tak przypomniała jedna piosenka. Taka? O, oh, damn it. Even when I lose the way, cause I give you all of me. And you give me all of me. Oh, coś dobrego. O, Balik ma lajwa. O, sobie odkryty go wypiję potem, bo jestem fajny. Tak, 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 dokładnie. To mama ty cię? Nie. Kto? Taki youtuber, a to na pewno wytrzymasz do ten? No kurwa. Bo ja bynajmniej mam poty. U, RPG. No, naprawdę. Omega, in down. Ja sobie odstawię trochę tego RPG-a, bo... Nie mam. No, ten ma dobre donate. Że od ludzi dostaje jako pierwsze donate 30 zł. Ej, właśnie muszę szczęść przy nalotu, no już coś się podziało. Coś. W ogóle nie na stronce właśnie on będzie oglądał tą galę. Nie ma żadnych bandaży ani nic. Ja walę. Zero żadnych bandaży. Nie wiem, czy sobie zaschować to.
główienko, czy wziąć M-kę. Chyba nie wiem. Tylko live balista. No tu jest tylko live balika. No. Matyk się ma live'a. No wiem. Jest tylko live balika, czyli muszę jednak poczekać. By się przydał mu leczenie. Ale karta bardzo legendarna, nie? Naprawdę. To ma tak duży potencjał. Poczekaj. Policzę sobie walki, które dla mnie są zachwycające. Ja wiesz, że ja tak słabo słyszę, bo ja się skupiam na grze, nie? Jak czegoś nie dosłyszę, to się nie obrażuj. Mhm. 8 genialnych walk. Jakich? To już cię czytam. Takim mężczyzn i kobiet. To jest Lana oraz Rusiew versus Andrade Cien Almas i Zelina Vega. To są nowi. The Beating, czyli Carter Texel oraz Bo Dallas z większościami Tag Team Raw versus The Revival. Mistrzostwo Cruiserweight Cedric Alexander versus Drew Gulak. Występ Eliasa. I to jest w ogóle dla mnie rozpiewczycie na niebani. O Mistrzostwo Raw Women's Championship. One on one match. Alexa Bliss versus Ronda Rousey. O, to będzie dobre. No właśnie, patrzę, co już wygląda. Nie będę ukrywał, ta walka jest tak bardzo zapychaczem karty, że... A my tu jest tylko po to, żeby fajnie wyglądało wejście Romana i Broka, szczerze mówiąc. No ale dobra. Finn Balor versus Baron Corbin. Mhm. Dodam tylko od razu, że oni nawet rywalizacji nie mieli pomiędzy sobą, po prostu ta walka została wstana, kiedy Stefani weszła na arenę i powiedziała, że Baron chce się zmierzyć na samochód. Triple Threat Match o mistrzostwo SmackDown Live kobiet. I tutaj będzie walczyć Carmella z tytułem mistrzowskim na barku. Becky Lynch i Charlotte. Mhm. I tutaj pierwszy raz coś takiego w historii, że Kevin Owens versus Braun Strowman będą walczyć o to, o walizkę Money in the Bank, czyli że Braun jest mister Money in the Bank, a jeśli Owens wygra, to przejmuje walizeczkę. Mhm. To tak. Dlatego, patrz, bo jeśli Roman na tej gali wygra dzisiaj, to jeśli Owens wygra z Strowmanem, co jest nie bardzo możliwe, ale stawiam, że właśnie wygra, bo federacja tak to promuje. Jeśli Roman Reigns teraz wygra, to Owens, żeby zostać mistrzem, będzie musiał zrealizować walizkę na Reignsie, co jest nie bardzo możliwe. A jakby wygrał Strowman, no to wiesz. A teraz to pamiętam, że nie dobrze walizacja Strowmana z Romanem. No. Pobyt był do wtedy. Dobra. One on one, Shinsuke Nakamura versus Jeff Hardy o tytuł United States. Fighter for Way, on nie jest najlepszy, ale w sensie czekam na niego. Bardzo chętnie go obejrzę. Jest to Dolph Ziggler versus Seth Rollins. I w narożniku jako menadżer Sepha stanie Dean Ambrose, a u Zigglera Drew McIntyre. Nowy z NXT. Nie jestem. No. I ta walka w ogóle. O Boże. Daniel Bryan versus The Miz. Rywalizacja prowadzona przez laty. I to. Kozak. Co? Kozak jakiś totalny. No, gościu. A właśnie jeszcze tylko muszę pokazać.
O ile on mi jeszcze nie zniknął, a jak on mi zniknie. Już pewnie zniknął. O, kurde. O i ten. Roman Reigns versus Brock Lesnar. No. Ale w ogóle, wiesz, to zaczęło tak naprawdę taką bardzo, bardzo, bardzo zażartą walkę pomiędzy Mizem. Bo oni się nie lubili od zawsze. Oni mieli rywalizację, która trwała już bardzo długo, przez kilka lat. Ale to, co Miz powiedział w wywiadzie obok Daniela, jak siedział, to po prostu Daniel nie wytrzymał. Rozpoczęła się na zawodka, to jeden. A dwa to, że po prostu Ryan aż musiał wyjść ze studia, nie? Ryan Mizowi zarzucił to, że walczy jak tchórz, nie? Tylko, że Miz powiedział tak, że on walczy jak tchórz, zgoda. Tylko, że w przeciwieństwie do Daniela Bryana, to on jeszcze będzie mógł na mieć 20 lat powalczyć w ringu. Aha. To jest taki czuły punkt Bryana, nie? Kurwa, no. Które to było? 22 fragi to... Kurde, 20. To faktycznie teraz brakuje mu tylko 3 godziny. Dlaczego? Do Samsu. Teraz ty. Teraz ja. Teraz, teraz sam na pan. Zmień sobie na bojowy. I 2 stopnie do... Nego. Ostatnio było. No tak. Dwa. Dwa czy jeden? Dwa. Albo 3 nawet. Ale nie, jestem taka chętna. Ja za chwilę. Dobra, poczekaj, ja muszę sobie odprątać. Kurde. Nie miałeś piątki? Co miałem piątki? Nie miałeś piątki. Ja miałem piątkę, patrz. Co dopisałem? Czekaj, ile? No, jeden stopień. Dwa. No, dwa. To na pewno. Zmień sobie na bojowy. Obego, chcesz grać? Tego zależy, dobra. No chyba cię coś popiel. O. Polecam. Kier, polecam. Zdignie Stonoka. O nie, teraz mi się Trynkiewicz przypomniał. Ale bym ci wjechał w tego longa. Ale bym ci wjechał w tą langę. O nie! Langę, bitch, motherfucker. O nie, teraz jak do jakiegoś kozaka będę kozaczył, nie? Czy go pobiję? To, że on takie... I co ty mi zrobisz, ty mały chujku, nie? Takie... Sprzedam ci langę na ryj. Dostaniesz langę na ryj, morda. Ej, a wiesz, że tu jest to graffiti na całym dachu te drzwi? Fajkowe? Nie wiem. Kurwa, masz moje zęby. A dalej, no. Kurwa masz. Nie, jak to? Kurwa masz. Kurwa masz. Moje zęby. I mig do lobby. Chuja nie wydyma. Aby wolał na swoim miejscu, bo coś nie słucham. Nie dolecę. Do tamtego domku dolecisz? Walisz, no. Zobacz. Jebać. No chyba się głowa boli, żeby tu zrobić. No patrz, ja już mam czeka, już jakieś pozabijanie. Tutaj jest chest po lewej. Jak nie zdążyli, dobra, gościu. Gitara się ma dobra.
To, czy to był Jacob? Nie jest Jacob. Bo weź wysać to wszystko ze cztery. Kolejny gdzie? 49 miejsce. Ale ja nie wierzę, że ją powaliłem, nie? Takie, jep. A dobrze, żeś doradził. Jeszcze chcesz? Jedną szansę? Kurwa, to jest gorąco. Ja jebę. Nawet nie proszę, żebym otworzył okno. Ty, jak skończę ten turniej, to idę do siebie, bo to jest za gorąco, a ty nie wytrzymał. No, pewnie posiedzę trochę w kuchni, albo do ciebie pójdziemy. Muszę zrobić wszystko, żeby dotrwać do pierwszej. Nie wiem co, ale muszę. Ja pierdzielę, jak ja tęsknię za obozem strażackim. Naprawdę stawiałem taki opór, a było tak zrąbiście. Muszę na następny rok jechać. Gdzie jeździcie? A tutaj do Gniewina. Mówię, że w następnym roku to ten. Jedziecie do mego panego. No, ma być tak. Już nie wiadomo, czy oni to zrobią w końcu. Nie wiadomo, otwiera okno, czy to coś wychodziłem z takim ziomeczkiem, lata obok takiego ziomeczka, no rozłożył tą lotnię, spadek na wodę. Kurde, jaka ona jest głośna. Ja nie prostuję jej za to. Nie lubię głośnych rzeczy w Fortnite. Tak, tak, wiem, że tam jest pompa. Ale bym ci wjechał w longa. Tam nie ma pompy. A tu! Myślałem, że tobie chodzi, że tam. Kici, 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 kici. No znowu tu nie ma typu. Ulele. Widzisz, tu jakieś proste. On się cieszy, że odpoczywa. Zabawiamy się. Nie no, zabij go. Chyba go pan wyjdzie i będzie koło. Halo! Nie chcę się po prostu nie zbliżyć. Ujdzie. Kurde, nie trafiłem. A to celność... 40 miejsce. Średnio? Tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Trzymaj graj. Może tutaj. Sobie na. Albo my mieliśmy kolegę w namiocie, który się nazywał Alan, nie? I myśmy na niego mówili przez ten obóz Alan. Jak? Alan. Anal. O Boże, wy niedobrzy koledzy dla niego. Anal. Ja wiem, jak to moje mamy. Co? Ja wiem, jak jutro moje mamy. Jak? Co tu się dzieje? Nie, wiesz jak to powinienem zrobić? Nie, jeszcze szybciej. Nie.
Jak ma być? Już godzina. Nie wiedziałem, że godzina ma 40 minut. Polecam. Magda Geyser. O nie, Filip Heiser. Rodzę. Nie, czaty, nie rodzę. Wiem, że nikogo nie ma. Spokojnie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra, lubimy spróbuj nie płakać. O, ale spróbuj się nie zacząć pani. I dobrze, że nie mam kawałki. Bardzo dobrze. Jobać. Sceny pornograficzne. Dobra, ja się nie zaśmiałam. Live został zamknięty przez sceny pornograficzne. Nawet słychać w tle, jak ktoś się tam gwałci. Drogie YouTube, to jest śmiech. Co? Czy ktoś ze mną poleciał na słone? Tak poleciał. Lecimy. Jak chyba. Tak, jak będą sam na pary i są dwie próby i tak dalej, sam na oddziały i tak dalej, to zaliczamy tą lepszą. Nie tą słabszą. Dajmy to. Wiecie, najtrudniej będzie sam na oddziały według mnie. Tutaj trzeba cztery osoby położyć. Z mięsem. Tak. To nie, to z dżemem. No i po live. Szaty, przepraszamy, ale ze względów technicznych musimy zakończyć live'a na minutę 43.